Aneta Pierścińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Miejska Energetyka Cieplna otrzymała zgodę na podwyżkę opłat za energię cieplną. W najbliższych tygodniach mieszkańcy Ostrowca muszą się liczyć z otrzymaniem rachunków za ogrzewanie i ciepłą wodę na wyższym poziomie. Podwyżka opłat za ciepło oraz centralną ciepłą wodę, choć w tym roku jest niewielka, to wynika przede wszystkim ze znaczących wzrostów cen węgla. Okazuje się, że w tym roku niektóre gatunki tego surowca podrożały nawet o 40%. Jednak by ostrowieccy odbiorcy ciepła nie odczuli aż tak drastycznej zmiany opłat, spółka miejska dzięki wprowadzonym oszczędnościom zdecydowała się jedynie na niewielki ruch cenowy. Biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się na rynku polskim, jeśli chodzi o cenę węgla, i Państwo wiedzą, że ta cena węgla wzrosła nawet o około 40%. I jak składaliśmy wniosek, to oczywiście cała nasza analiza polegała na tym, żeby uwzględniając cenę węgla obniżyć wszystkie inne koszty po to tylko, żeby wzrost tej cen w poszczególnych taryfach był jak najniższy. I udało nam się rzeczywiście to zrobić. A to oznacza, że poziom wzrostu opłat za media dostarczane przez Miejską Energetykę Cieplną wyniesie 1%. W efekcie cena dostarczanego ciepła wzrośnie o złotówkę za 1 gigajoule. Ona kształtowała się powyżej 22 zł za gigajoule, w tej chwili jest to powyżej 23 zł, ale to bardzo nieznacznie. Także można sprawdzić w poszczególnych grupach taryfowych na stronie internetowej nasze taryfy. Nowe, skorygowane już opłaty za ciepło obowiązują od początku listopada. Rachunki uwzględniające podwyższone taryfy są już wysyłane do odbiorców i powinny do nich trafić do końca tego miesiąca. My wprowadziliśmy decyzją zarządu taryfy nowe z dniem 1 listopada 2017 roku. Przy czym ja myślę, że dla mieszkańców będzie to nieodczuwalne praktycznie w ogóle, dlatego że patrząc na to, co jest za oknem, czyli aura, ten 1% jakby w rachunkach nie będzie odczuwalny. My dbamy o to, żeby ta cena była niska. Warto dodać, że według władz spółki ceny ciepła produkowanego przez Ostrowiecką Ciepłownię ciągle należą do najniższych w kraju, a na pewno są najmniejsze w województwie. Dzieci ze Świdlic Podwórkowych, Huba i Włóczykije, uczestniczyły w pierwszej z cyklu wycieczek pod hasłem Sobotnie spacery po Ostrowcu. Wycieczkę prowadziła Jolanta Wiśniewska, która w ciekawy sposób przybliżyła historię osób spoczywających na cmentarzu parafialnym przy ulicy Denkowskiej. Oprowadzając dzieci po cmentarzu, szukam jakiejś formuły, żeby ten cmentarz im przedstawić. Chodzi o przedszkolaków, z którymi robiłam ostrowiecką cnotkę turystyczno-krajoznawczą. I dlatego pomyślałam, że warto rozszerzyć tą ideę i skierować do większego grona informacje o tym, że można pospacerować po cmentarzu, przedstawiając postacie związane z Ostrowcem, które tutaj mieszkały, funkcjonowały i miały duże znaczenie dla naszego miasta. Cmentarz przy ulicy Denkowskiej to najstarsza nekropolia w mieście. Spoczywają tam najbardziej zasłużone dla Ostrowca osoby, jak na przykład Jan Zapałowski, pierwszy burmistrz Ostrowca Świętokrzyskiego, czy Jan Głogowski, który po swojej bezpotomnej śmierci cały majątek przekazał na rzecz miasta. Na cmentarzu ostrowieckim są groby weteranów powstania listopadowego, styczniowego, osoby, które zginęły w czasie, poległy w czasie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku. Są tutaj groby prezydentów, burmistrzów Ostrowca, działaczy PTTK. Są też osoby, które są ważne dla naszej szkoły, pani Bogusława Jan, dla naszego szkolnictwa, pani Bogusława Janusz, rodzina Makarewiczów, więc to są groby, na które chciałabym zwrócić uwagę. W każdą pierwszą sobotę miesiąca w zimie i wiosną punkt informacji turystycznej zaprasza na sobotnie spacery po naszym mieście. Najbliższy odbędzie się 2 grudnia na rynku o godzinie 10 pod hasłem Pod skrzydłami Archaniołów. Uczestnicy będą spacerować w okolicach rynku i kolegiaty Świętego Michała. Kolejny spacer w styczniu będzie miał tytuł Z wizytą u hrabiów wielopolskich i nawiąże do pamiątek po powstaniu styczniowym w naszym mieście. Osoby, które wezmą udział w całym cyklu spotkań, będą mogły uzyskać ostrowiecką odznakę turystyczno-krajoznawczą.
starostwie powiatowym w Ostrowcu odbyło się spotkanie starosty Zbigniewa Dudy z siatkarkami biorącymi udział w międzynarodowym turnieju rozgrywanym w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego. Trzy zespoły biorące udział w międzynarodowym turnieju piłki siatkowej o Puchar Starosty Ostrowieckiego gościły w siedzibie starostwa. Drużyny ze Słowacji, Stalowej Woli oraz Zespół Gospodyń, czyli reprezentacja Ostrowieckiego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego, usłyszały nie tylko słowa podziękowania za udział w tych rozgrywkach, ale także za propagowanie tej dyscypliny sportu. Być naszymi takimi ambasadorami Ostrowca, ostrowieckiej siatkówki, naszego sportu. Chciałbym, żeby to była chwila, którą będziecie bardzo długo pamiętać i chcieliśmy wręczyć Wam gadżety, żeby każdy z Was miał jakieś wspomnienie z tej wizyty w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na pamiątkę tego spotkania uczestniczki turnieju otrzymały pamiątki związane z powiatem ostrowieckim, w tym publikację o neolitycznej kopalni krzemienia na Krzemionkach. Od siatkarek ze Słowacji starosta otrzymał klubową koszulkę, którą przyozdobiły autografy gości. Dziękuję bardzo, że przyjechaliście do nas. Potraficie się dobrze bawić. Dziękujemy za pozwanie. Widzę, że zawodniczki odważniejsze niż trener. Gospodarze, czyli Szkoła Mistrzostwa Sportowego, podziękowała władzom powiatu za wsparcie finansowe oraz pomoc organizacyjną udzielaną podczas trwania tej międzynarodowej imprezy. Chciałam podziękować panu staroście za to wsparcie, za wszystkie inicjatywy, które pan starosta na rzecz naszej szkoły podejmuje i które wpływają na to, że nasza szkoła się rozwija, że dziewczyny mogą trenować, mogą zdobywać doświadczenie, chociażby konkurując z takimi wybitnymi zespołami, jakie przyjechały do nas na turniej. Jesteśmy ogromnie wdzięczni za to wsparcie i za to, że pan starosta te nasze inicjatywy i pomysły, no, można powiedzieć, w lot podchwytuje i wspiera je i merytorycznie, no i przede wszystkim finansowo. Organizatorzy tego pierwszego turnieju zorganizowanego z okazji zbliżającego się święta odzyskania niepodległości zapowiadają jego kontynuację, a nawet zapraszanie większej ilości drużyn, które mogłyby pokazać się ostrowieckiej publiczności. W Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego przez dwa dni odbywał się międzynarodowy turniej piłki siatkowej o Puchar Starosty Zbigniewa Dudy. Dla naszych zawodniczek był to sprawdzian umiejętności, a dla trenerów kolejna okazja do pokazania młodych talentów, które niebawem mogą zasilić drużynę. Odbywający się przez dwa dni międzynarodowy turniej siatkarski w Szkole Mistrzostwa Sportowego przyniósł ogromne emocje. Mecze były bardzo wyrównane, a o zwycięstwie zadecydowały wygrane sety. Żadnej drużynie nie udało się odnieść kompletu zwycięstw. Losy turnieju ważyły się do ostatniego spotkania. Na zakończenie spotkały się zespoły SMS Ostrowiec i Mosir Stalowa Wola. Zwycięzca tego pojedynku zostawał automatycznie triumfatorem całego turnieju. Mecz rozstrzygnął się dopiero w tiebreaku. Przy stanie 13-13 SMS Ostrowiec zdobył dwa decydujące punkty i tym samym dzięki lepszemu bilansowi w setach triumfował w pierwszym międzynarodowym turnieju siatkarskim zorganizowanym z okazji Dnia Niepodległości. Przede wszystkim cieszymy się bardzo, że udało się zaprosić takie zespoły tutaj do nas. Nam w województwie świętokrzyskim brakuje mocnych sparring partnerów. No, przyjechały trzy bardzo wartościowe zespoły, więc dla nas to był mega turniej, mega przetarcie. Chwała dziewczynom za to, że tak super zagrały i ja jestem z nich bardzo zadowolony i dumny. No, w samych superlatywach mogę mówić. Były błędy oczywiście, były przestoje w grze, ale no, to trzeba wkalkulować to wszystko. Mieliśmy mocnych przeciwników i wczorajszy mecz z Radomiem przegrany 3-2, ale też po bardzo dobrej walce. No i dzisiaj ze Stalową Wolą, no, z jednym z lepszych tutaj na Podkarpaciu zespołów, jeżeli chodzi o juniorki, gramy na równy z równym, no tylko się cieszyć. Mamy wnioski, mamy materiał do pracy i będziemy tą drogą dalej szli. Mamy analizę tego całego turnieju do zrobienia na przyszły tydzień. No i kolejny etap dla nas to jest jakieś tam pracy, którą chcemy wykonać na koniec sezonu. Przed dekoracją drużyn starosta Zbigniew Duda pogratulował zespołom ich postawy i już zapowiedział organizację kolejnego turnieju w przyszłym roku. Mogę powiedzieć, że
turnieje z okazji odzyskania niepodległości w naszej szkole. W SMS-ie są od tego momentu cykliczne, czyli już zapraszam Państwa na następne turnieje za rok. Turniej wygrały młode zawodniczki SMS Ostrowiec, drugie miejsce zajęły siatkarki Mosir Stalowa Wola, a trzecie MUKS 13 Radom. Zawodniczkom ze Słowacji nie udało się wygrać żadnego meczu. Na zakończenie odbył się mecz pokazowy, w którym przeciwko pierwszej drużynie KSZO wystąpiły zawodniczki SMS Ostrowiec i Vega Mosir Stalowa Wola. Ostrowiecki turniej był ważnym przetarciem dla ostrowczanek przed ligą oraz kolejnym etapem w drodze do osiągnięcia znaczącego sukcesu w Mistrzostwach Polski. W związku z odbywającymi się Ostrowieckimi Biegami Niepodległości 2017 informujemy, że 11 listopada bieżącego roku, czyli w sobotę, wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym w godzinach 12:45-14:30. Pełna informacja o utrudnieniach w ruchu drogowym i przebiegu trasy biegu na stronie internetowej www.ostrowiecbiega.pl. Tym komunikatem kończymy dzisiejsze wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Zapraszam Państwa do obejrzenia kolejnego serwisu.